Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku znów z Mario Workera. Tym razem chciałbym wam pokazać piątą część Dangerous Map, czyli coś, o co mnie parę osób prosiło, ale czego zrobić nie mogłem, ponieważ na poprzednim kompie jedna z rund się nie załączała, nie chciała się włączyć i nawet przy usunięciu pewnej części tilesów i obiektów ten problem się nie rozwiązywał. Dlatego wiecie, wcześniej przetestowałem, czy w ogóle to tutaj działa i okazuje się, że działa. Nie wiem, jak to wygląda. Na jakiej zasadzie działa ten edytor, że on czasem pozwala na odtwarzanie jakiegoś poziomu, a czasami pokazuje błąd. Bo wiem, że są osoby, które też taki problem miały. Dangerous Map 5 ma 5 rund. Tutaj sobie trochę podwyższę. Z ostatnią może być problem. Będę mógł mieć trochę resetów, no ale to nic. I co? Jest to świat azjatycki. Właściwie, jakby mnie ktoś miał zapytać, czy bardziej stylizowałem na Japonię czy Chiny, to powiem, że bardziej stylizowałem na Chai Kingdom, czyli to, co było w Super Mario Land 1. To był ostatni świat. I na tym się właśnie opierałem. I teraz tak, pierwszy poziom, jak widzicie, jest takim platformerem, gdzie idziemy w więcej miejsc niż... Znaczy, więcej zwiedzamy, aniżeli przy takim tradycyjnym chodzeniu ze strony lewej na prawą. Fuck. I to jest chyba taki właśnie odpowiedni stan, jak w to teraz się zagrywam, że nie pamiętam, co ja tam powymyślałem. Tutaj trzeba uważać, ponieważ jeżeli strącimy tego latającego trupasa, to niestety, ale nie uda nam się przejść dalej, bo nie da się wtedy od niego odbić. Okej. Nie pytajcie mnie, skąd wziąłem tilesy. Ja po prostu sobie dużo tilesów na Sprite Resorts wyszukuję i akurat tutaj trafiłem na większość takich, które nie wymagały jakiegoś wygładzenia krawędzi, na przykład te drzewa. Myślę, że wyglądają całkiem nieźle. W gimpie zmieniłem ziemię na bardziej taką różową. O, dobra, udało się. Ogólnie tu nas będzie gonić czas, więc fajnie się pospieszyć. Dobra. Tutaj burak jest warunkiem koniecznym, ale musimy oczywiście uważać na te roślinki. A, tu jeszcze jest w ogóle ten, taki murek z pieniędzmi, no ale dobra, nie mamy za bardzo czasu, żeby go tutaj już doić z kasy. Okej, tam byśmy mogli sobie, wiecie, moglibyśmy tam sobie Bullet Billami pomóc, ale stwierdziłem, że tak będzie lepiej. No i tu mamy ukryte przejście, które oczywiście możemy odblokować tylko jeśli zniszczymy tamten mur. W przeciwnym wypadku się nie da. Okej, no i to tyle. I przechodzimy dalej. Okej. Czy tu coś będzie? Tu będzie... A, chwila, już wiem. Tu na pewno będzie... A może i nie. Wydawało mi się, że tu jest życie, ale może, bo tam można ustawiać sobie życia... Jezu! Ah! Nie, tu nie ma checkpointu. Zmyliło mnie to. Dobra, ale już nie będę łazić do tamtego bonusu.
Okej, tu sobie przejdziemy tak, tak. Bycie dużym Marianem przy odbijaniu się po tych trupasach jest... Znaczy, na pewno powoduje, że jest trudniej. O, tak, tak, tak mogę to na pewno przyznać, że tak jest. Okej, skaczemy na tę chmurkę. I teraz... Tego żuczka sobie rozwalamy. Przechodzimy sobie tędy, tak jak to było wcześniej. Jeżeli teraz zginę, no to będzie cięcie. Ale już stwierdziłem, że to drugie podejście pokażę wam. Okej. Tutaj nie wchodzimy, żeby oszczędzić trochę czasu. Byliśmy, pokazałem wam, co się tam znajduje, to jest najważniejsze. Dobra. Teraz pamiętajmy, że to się ruszy tu. Okidoki, tak, możemy iść tędy, jasne. Nie wiem, czemu ta chmurka dalej idzie. A co się tu znajduje? A, tutaj też trzeba mieć buraki. W sumie może właśnie lepiej mieć taki kwiat, aniżeli buraka. Boże święty, co? Dobra, nie wiem za bardzo, jak to przeskoczyć. Wiem, że na pewno się dało. Na pewno da się to przeskoczyć, bo próbowałem. Ale teraz mi kompletnie wyleciało z głowy, jakby to miało się prezentować. Dobra, pierwszy poziom mamy za sobą. Tutaj jest specyficzny poziom z muzyką z Samurai Pizza Cats. Nagrywałem to, więc może kojarzycie. I teraz tak, tutaj się podnosi woda. Mamy też monety ułożone w dziwne symbole. I teraz tak, czy te symbole są przypadkowe? Otóż ja chciałem tutaj ułożyć pewien wyraz, ale nie mam pojęcia, czy to jest wyraz taki, jaki ja bym chciał, bo wiecie, tam, no przepuszczenie przez translator często nie przynosi takich efektów, jakby się chciało. To jednak nie wiem, na ile to jest prawdziwe, więc nie będę wam mówić, co tam miało być napisane. Jeżeli jesteście ciekawi, to spróbujcie to jakoś powiązać, spróbujcie jakoś znaleźć, kurde. Fuck. No przecież... Ej, powiem wam szczerze, że to moim zdaniem było niesprawiedliwe, bo skoczyłem na głowę temu żółwiowi, więc nie powinien mnie zabić. Nie powinno tak być. Ogólnie to, co mi się w tym poziomie nie podoba, to, że jak woda się obniża, to ryby, które na przykład pływają na tym poziomie, na którym ja w tej chwili pływam, po prostu się unoszą w powietrzu, nie? I to moim zdaniem nie wygląda za fajnie. Ale z drugiej strony wiem, że to jest... No ten edytor po prostu tak ma, więc ja nie jestem tu w stanie niczego na to poradzić. Jezu. Dobra, tutaj spróbujmy... Skoro mamy młotki, spróbujmy zrobić z nich użytek.
wydaje mi się, że w tym momencie właśnie posiadanie takiego strzelania, takiego tradycyjnego strzelania jest o wiele lepsze. Kurde. Okej, mamy duchy, mamy ryby. Co gorsza, ryby zarówno wyskakują, jak i pływają, co jeszcze bardziej utrudnia nam sytuację. Jezus Maria. Teraz jest problem, bo... A, tu się powinno być dużym Mario, bo bez tego nie dostaniecie gwiazdki, a bez gwiazdki będziecie mieli o wiele, wiele trudniejszą... Trudniejszy etap będzie, nie? O, tamten sobie w ogóle wyszedł poza mur. To już jest w ogóle coś, czego ja nie mogłem przewidzieć. Teraz tak, poczekajmy, aż ta ryba przypłynie i wtedy. Tutaj, że tak się wydarzy, nie ma drugiej szansy. Jeżeli nie wypłyniemy za pierwszym razem, to woda będzie tak nisko, że nie będziemy w stanie już tam doskoczyć. Dobra, spróbujmy chociaż zabić tych u góry, bo oni są chyba o wiele groźniejsi. Tak mi się wydaje. Okej, tu sobie zostawiłem młotki, nie wiem w sumie czemu. Już nie chciałem ryzykować utraty. Ej, zróbmy tak. Jezu, jak to zrobić teraz, nie? Kurde. Ta gwiazdka by się przydała. Nie wiem, czemu nie dałem tutaj checkpointów. Może uznałem, że ten poziom jest po prostu zbyt krótki. Ale teraz widzę, że gdybym go robił teraz, na pewno bym go to zamieścił, nie? Zwłaszcza, że wkurzają mnie poziomy w Mario, które trzeba nie wiadomo jak długo przechodzić. Podczas gdy można by było spożytkować czas w zupełnie inny sposób. Tu z kolei uważam, że powinno mi zabrać moc, no ale dobra, ja wiecie, jakby jest na moją korzyść, więc... więc nie będę obiektywny. Aj, dobra, wezmę sobie. Wezmę. Teraz, sprowadźmy te duchy tak bardziej właśnie do góry. Pytanie tylko, czy... Fuck. Nie, proszę. I tu będą dwa żółwie, te różowe. Okej, teraz możemy się przejść. Jest! Widzicie, gwiazdka wiele ułatwia, mimo że tam jest bardzo taki krótki fragment. To naprawdę ona jest w stanie dużo ułatwić. Tam jeszcze był żółw latający. I teraz tak, teraz będę musiał ściszyć trochę ten fragment muzyki, który leci.
Bo wiecie, tak śmiesznie stwierdziłem, że no ta muzyka pasuje, ale jednak jakby się tak zastanowić, to ona ma prawa autorskie, nie? I to może skutkować utratą monetyzacji albo przeniesieniem tej monetyzacji, więc zobaczę. Zrobię tak, że po prostu jak będzie trzeba zastąpić tę muzykę, chociaż nie, dobra, jak mi zastąpi muzykę, to mnie wyciszy. Po prostu opublikuję to, mając wszystkie surowe pliki i jeżeli się okaże, że rzeczywiście nie da się inaczej tego zrobić niż podłożenie innej muzyki, no to najwyżej to przekonwertuję raz jeszcze. Teraz tak, tutaj też jest jedna ukryta mapka. Jak widzicie, tutaj właściwie teren jest taki sam jak w poziomie pierwszym, bo czemu by nie, skoro już raz go zrobiłem, to czemu by miał przepaść? Jezus Maria. Yeah! Po co ja robiłem te fioletowe strzały? Huh? Robimy tak. Teraz tak. Tutaj właściwie jest jedna ukryta rzecz. Najwygodniej jest po prostu skoczyć tą pierwszą trampoliną. Jezu, nie. Ale spokojnie, tu za chwilę powinien się pojawić checkpoint. Umieściłem checkpoint. O, o. O, nawet grzybek. A, dobra. Tu... Murek z pieniędzmi. I to jest ten poziom, który mi się zacinał. Czemu? Chwila, tutaj? Tak, tutaj. Można sobie wejść do środka. I macie trochę hajsu i żyćko, nie? A wtedy przechodzicie sobie przez tę rurę, bo nie można wyjść tymi samymi drzwiami. Świat Mario jest tak skonstruowany, że nie można. Jezus. Tak, i ten świat właśnie mi się zacinał, wyskakiwał, znaczy zacinał, wyskakiwał mi błąd, że coś jest nie tak i nie było w sumie wiadomo co dokładnie. Teraz schowajcie się. Ej, chwila, tu był ten checkpoint czy nie był, bo ja go poprzednim razem widziałem. A teraz mi gdzieś zniknął. No szkurde. Jezu. Dobra, to się przesuwa cały czas. Okej, udało się nawet to przejść bez utraty życia. Teraz będziemy mieli taki, powiedzmy, pseudoklasyczny poziom, bo znowu już będziemy szli ze strony lewej na stronę prawą. Jak widzicie, jest Lakitu, którego będziemy musieli zabijać, ale on też czasami będzie nam pomagać tutaj. Muzyka jest, o ile pamiętam, z Metal Slug'a? Chyba tak. Nie pytajcie mnie z którego. Z któregoś na pewno, ale nie pamiętam. Ten poziom jest raczej prosty. Przynajmniej w porównaniu z poprzednimi. Okej, te twąpy spadną i już więcej się nie pojawią. Jezu, nie. Fuck. Thank you.
Nie. Kurde. Za szybko wszystko się działo. No i się stało. Aj. Akurat w tym miejscu musiało stanąć. Tak, starałem się, żeby te mury zasłoniły te wyrzutnie, ale to nie... Właśnie, ja kompletnie... W tym miejscu, na początku, czasem zapominam, że są te posągi. Nie wiem, jakoś ich nie dostrzegam i to jest błąd, bo to mnie oczywiście blokuje. Jezu. No i się przestraszyłem, ale jakbym wyżej skoczył, to bym też zginął. Ale nie zmieniam zdania, ten poziom jest o wiele prostszy niż tamte. Znaczy dobra, może ten trzeci jeszcze jest taki w miarę kurde, czemu? Dobra, tu. O, weźmy tego grzybka. Kurde! I znowu w tym samym miejscu. To jest dokładnie to samo miejsce, w którym wcześniej zginąłem. Tym razem przynajmniej udało mi się przeskoczyć. Jezu, nie blokuj się, Marian. Naprawdę, proszę cię. Zrobimy tak. Jest kwiat? Jest. Tylko kwiatem tutaj w sumie nie zabije zbyt wielu przeciwników. Właściwie to... To jest może minimalna ich liczba, którą można w jakiś tam sposób zestrzelić, nie? Dobra. Jezu, nie! Okej, okay, i to jest to legendarne miejsce. Ale tym razem się nie udało. W sensie tym przeszkodą. Marianowi tak. Runda też nie ma checkpointu, ile dobrze pamiętam, bo jest dosyć krótka. Jezu. A nie, jest checkpoint, dobra. Tyle dobrego.
Okej, okay, tu już będzie... Tu już właściwie będzie koniec za momencik. Trzeba się jeszcze dopasować z tą szaloną chmurą, z którą się nie dopasowałem. Ale dobra, mamy ten checkpoint, więc jest jeszcze w miarę spoko. Jezu, nie. Ha. Okej, udało się. Okej, okay, płot. A! Dobra. Tak coś czułem, że to będzie. To było zbyt proste. Jezu. Dobra, zapomniałem o tym moim cudownym pomyśle. Na wulkan. Ale dobra. Cały myk ma właśnie tak wyglądać, że niby wchodzimy do tej wieży. I w tej wieży potem będzie się działa kolejna runda. Zresztą tu nawet wychodzimy tą złotą rurą. Nie pytajcie mnie, co jest napisane na tym zwoju. Po prostu wziąłem go, bo wyglądał fajnie. Okej, okay, i problem z tą rundą jest taki, że w Mario Workerze, jak masz rundy, które ci pochłaniają ekran, przesuwają się z tobą razem, no to jeżeli są to na przykład, jeżeli spadniesz gdzieś tam w niebyt i to będzie na dole, czy nie wiem, czy na lewo, czy na prawo, to zginiesz. Problem w tym, że to nie działa w przypadku, kiedy ekran się przesuwa od góry do dołu. Jest to wkurzające, ale już wiecie, już jakby no nie miałem na to też wpływu tak po części. Kurde. Czasami Mario tutaj ginie w dziwnych sytuacjach, na przykład jak zniszczycie jedną kostkę lodu i będziecie próbowali przejść pomiędzy dwoma, tak się wcisnąć, to Mario też ginie, nie wiem czemu. Nie wiem, to jest jakiś błąd, to ewidentnie jest jakiś błąd, bo nie wiem dlaczego by tak miało być normalnie. Czym by to miało być w ogóle uzasadnione? Dobra, tutaj jest skrót, można sobie tak przejść. Czy przewidziałem, że ten skrót tutaj będzie? W sumie nie pamiętam, ale tak na 90% nie przewidziałem. Czemu ja spadłem stamtąd? Przecież ten ekran się jeszcze dostatecznie nie przesunął. A, no i nie muszę mówić, że na końcu jest Bowser. No jest Bowser i ten. I będziemy z nim walczyć. Chyba nie jest on jakoś super trudny, ale no jest, występuje. A teraz szybko. Do Tesco po pistolet. Byłoby fajnie, ale... Kurde! No i widzicie, to jest ten zasadniczy problem. Kurde. To jest ten zasadniczy problem, bo teraz Mario mi utknął w tym miejscu i ja nic nie mogę na to poradzić. On tam gdzieś sobie przybywa i w sumie, żeby to się ujawniło... Żeby zrobić tak, że po prostu nie ma żadnych żyć, to czas by mu się musiał skończyć. A szczerze, w tej chwili nie wiem, co się stało. Dobra, przypomniało mi się, że to jest tak w sumie różnie z tym. Czasami działa ta samoczynna śmierć, ale w wielu przypadkach jednak nie działa. I cóż, wtedy
w grę wchodzi tylko i wyłącznie reset. Nic więcej z tym się nie da zrobić raczej. Okej, udało się. Tak, już mi się przypomniało, że przecież nie mogę tak zrobić. Tutaj też trzeba uważać na tych przeciwników, nie? Żeby nie dać im żadnej bramki. Okej, tutaj niestety stracę swoją moc. Kurde, a było tak pięknie. Jeszcze troszeczkę by się przesunęło i bym mógł tam coś zrobić, ale no niestety. Jezu, udało się. To nie, no jak długo, nie? Ja jestem małym Marianem, więc trochę słabo, no ale cóż. Aaaa! Co mnie tam zabiło? No, to nie jest łatwa runda. Jezu. A, teraz już sobie mogę. Kurde. Thank you.
Uff. Teraz tak. Ominiemy sobie to. Jezu. Da. To jest ten etap pływany, czyli jest to tak naprawdę już końcówka. Nie jest on jakoś przesadnie trudny, ale... Cóż. Wiecie, jak to jest. Da, przepłyniemy sobie tu górą i tu chyba będzie koniec. Na szczęście jest checkpoint. Tak, przy Bowserze dałem checkpointa, bo stwierdziłem, że już bez przesady. To miało być trochę jak w Adventure Island, w jedynce. To takie przejście. Okej, pamiętam, że ten Bowser jest chyba dość szybki. Ale czy coś jeszcze potrafił robić? Chyba nie. A sobie tak w niego postrzelamy. Ja chyba nie lubię za trudnych Bowserów dawać. Fuck. Chyba będę musiał powtórzyć z nim walkę. Chociaż... Kurde. A widzicie, ostatnie życie. Ale dobra, tam strzelaniem da się go normalnie rozwalić. Jezu, już się bałem, że coś się dzieje, ale... Chyba nie najlepiej Mario znosi rodzenie się na checkpointie... Znaczy przy checkpointie, jak jest ten... na tych klockach. A, ale jak widzicie, dają tutaj też nieskończone życia, więc powinno być git. Ja sobie nie będę stamtąd schodzić. Mamy prawie, że 400 sekund. Nie, oj, a jednak muszę zejść. To nie jest takie proste w sumie. Raczej wątpliwe, żebym wygrał, ale cóż. Dobra, czyli tak, standardowo pierwsze zestrzelenie. No szkurde. Przez ten jego ogon, te poświatę jego, nie wiadomo kiedy on się miga, kiedy nie. To jest bardzo ważne. Bo jak wiecie, jeżeli Bowser się miga, nie można na niego skakać. Znaczy można, tylko zginiecie wtedy. I nie jest to zbyt pożądane. A może jednak powinienem się poruszać troszkę. Tak, żeby on nie wydmuchiwał tych swoich wysrywów bezpośrednio przy mnie. Kurde. Aj, wszystko poszło. O, dobra, udało się. Udało się tego gada zabić. No, to był Dangerous Map 5. Pamiętajmy, że jest jeszcze 6 i 7.
6, 7, a nawet 8. 8 ich jest, już prawie zapomniałem. Dobra. To było ogranie mojego świata po paru miesiącach od jego stworzenia. A się z wami żegnam i do następnego.